To jest największa bolączka. Nie mają boiska. Było boisko, to tam postawione są bloki te niskie. Tam mieli boisko. A w tej chwili co tutaj. Teraz to jeszcze pół biedy, bo nie ma tych małych dzieci. Ale tak jak po południu w ciągu roku, bo teraz to generalnie to większość wyjechała. Ale tak, dzieci małe na rowerkach, no młodzież w piłkę chce pograć. I tak, rodzice tych maluchów drżą. 6, 11, 15. Jezu, Norbert, jak dobre, jest Neymar, spoko, wygracie. Znowu będzie grać. Ja? No. Ja? Zabiłem. 6, nie będzie grać. 3, 4, 10, 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 Ale co, jakieś problemy są z nim? No, stres chory to. Nieszczęśliwy. No tak. Także i rodzice się z nim mają, i sąsiedzi. Czy to jest brudno, czy to jest stary głowę? No, moim zdaniem to dla nas tutaj obecnych to jest brudno. No, rodzice nam mówili o brudnie, a potem to się zmieniło niby w targówek, ale dla nas to dalej jest brudno. I będzie. I będzie. A czym się różni brudno i targówek? W sensie... ludźmi. Tam jest dosyć inaczej, oczywiście. Pod jakim względem? Zachowanie ludzi tam. Bardziej takie, jak to się sprzyja w środowisku, dresy. Z tamtej strony? Tak. A tutaj? Wiesz, po naszej stronie też nie jest za mało. No tak, ale trochę mniej niż tam. Tam możesz za nic dostać i... Gdzie używali? Są inne dresy tam niż tutaj? Są. Gdzie tam dostali? Nie mogę! Dawaj, nie!